Świetna zapowiedź, Janek. Dziękujemy bardzo. Dzień dobry. Szanowni Państwo, tak jak Janek powiedział, będziemy mówić dziś o testach. Temat naszej prezentacji to nowy sprzęt w sieci operatora i takie pytanie, ból głowy czy szansa? Postaramy się pomóc Państwu odpowiedzieć na to pytanie, a nawet pokazać, że wdrażanie nowego sprzętu w sieci operatora daje wiele nowych możliwości. Agenda naszego dzisiejszego spotkania będzie podzielona tak naprawdę na trzy bloki. Pierwszy blok, powiemy troszkę o misji, jaka przyświeca DCN Europe w sektorze operatorskim. Następnie porozmawiamy, a może nawet przedstawimy Państwu naszą opinię, nasze spostrzeżenia na temat wdrażania nowego sprzętu w sieciach operatorskich. Na samym końcu opowiemy troszkę o wewnętrznej procedurze, o której wspominał wcześniej Janek, o czymś, co zaczęliśmy wdrażać od pewnego czasu, wewnętrznej procedurze testów. DCN Europe działa na rynku europejskim od 4 lat. Część z Państwa może teraz pewnie poczuć się lekko zdziwiona, jak to działamy na sprzęcie DCN-a od ponad 10 lat. Tak, mówimy tutaj o DCN Europe, czyli o spółce, która współpracuje nie tylko w Polsce, ale również z innymi państwami z naszego regionu. Od samego początku właśnie zaczęliśmy tą współpracę z sektorem operatorskim, gdzie nasz sprzęt właśnie przechodził te pierwsze testy, następnie został wdrażany na skalę produkcyjną, gdzie z powodu wielu aspektów funkcjonalności, stabilności i konkurencyjnej ceny stawał się coraz bardziej popularny i z roku na rok tych naszych partnerów z tego sektora zdobywaliśmy coraz więcej. Możemy się pochwalić na ten moment, że sprzęt DCN jest obecny w ponad 10 europejskich państwach, w sektorze operatorskim w ponad 10 europejskich państwach. I te liczby osiągamy w bezpośredniej współpracy oraz współpracy pośredniej przez lokalne siatki dystrybutorów. Nie rozbijając tego na formę, w jakiej współpracujemy z tymi operatorami, możemy wyszczególnić tutaj trzy jakby grupy. Telekomy, tak naprawdę najwięksi operatorzy w danych krajach. W całej Europie współpracujemy z ponad 10 firmami tego pokroju. Duzi ISP, mówimy tutaj o firmach, które swoim zasięgiem docierają do ponad 40-50 tysięcy abonentów oraz pozostałe firmy ISP, mam tutaj na myśli średnich i małych operatorów. Jeśli chodzi o rozwiązania DCN, teraz przedstawimy Państwu dwa slajdy z typowymi aplikacjami, natomiast chciałbym się na chwilkę zatrzymać i porównać dwa jakby stwierdzenia. Produkty oraz urządzenia. My wychodzimy z założenia, że produktami tutaj w branży operatorskiej są Państwa usługi, które Wy dostarczacie, w których bierzecie, aby świadczyć te usługi, wykorzystujecie jakieś urządzenia, między innymi rozwiązania DCN. Dlatego tutaj przykładowe aplikacje, czyli produkty, jakie operatorzy dostarczają do swoich klientów. Tutaj na tym slajdzie przedstawię bardziej ukierunkowane na klienta indywidualnego. FTTB, czyli technologia troszkę wymierająca na rzecz GPON-a, ale dalej obecna i nie tylko w Polsce, ale również tutaj w krajach bałtyckich, czy u naszych sąsiadów Czechów, nawet w Rumunii. Jest to coś, od czego tak naprawdę zaczynaliśmy, czyli dochodzimy do budynku, bloku mieszkalnego, jakiegoś apartamentowca łączem światłowodowym. Tam umieszczamy przełącznik i już transmisją elektryczną przy pomocy kabli miedzianych dochodzimy do użytkowników końcowych. Tak jak wspominałem wcześniej, stabilność rozwiązań, funkcjonalności w stylu multicast, doświadczenia usług triple play, tunelowanie, Q&Q, pasywne chłodzenie, to były elementy, które zaważyły na tym, że ten sprzęt zaczął się sprawdzać w sieciach operatorskich. Drugie zastosowanie jest to technologia FTTX, możemy to inaczej określić jako Field Fiber in the Loop, czyli światłowodowe sieci abonenckie, gdzie zastosowanie w tym przypadku serii 5750 przełączników agregacyjnych, w tej rodzinie mamy na ten moment 4 urządzenia, pozwalają na uniwersalne aplikowanie w różnych jakby miejscach. Niektórzy operatorzy korzystają z tych przełączników jako agregacyjnych, inni jako dostępowych, podłączają jako, właśnie tak wspomniałem wcześniej, FTTC, FTTB, FTTH w różnych aspektach. Jeśli chodzi o kolejne aplikacje, są to aplikacje biznesowe. Odnośnie Wi-Fi
zmęczyli już koledzy wcześniej, więc nie będę powtarzał tego, co oni mówili, czyli manage Wi-Fi, w tym momencie Wi-Fi 6. Jest to coś, co coraz częściej widzimy, że operatorzy w tym kierunku idą. Pozostałe rzeczy przykładowe to wykorzystanie przełączników dostępowych jako CPE, jako końcówki biznesowej u klientów. Wykorzystywane serie najczęściej S4600, S4600X. Nie będę tutaj mówił o portfolio urządzeń. Główna różnica między tymi dwoma urządzeniami, dwoma seriami, to różnica w portach optycznych. S4600 są wyposażone w porty 1-gigowe, wersja X jest z portami 10-gigowymi SFP+. Z uwagi na niewielką różnicę w cenie tych urządzeń, a to, jak pomagają one operatorom, że wybór przełączników z uplinkiem 10 giga i instalacja takich urządzeń na sam początek, nawet jeżeli klient nie potrzebuje w tym momencie 10 giga, pozwala zoptymalizować koszty takiego wdrożenia, biorąc pod uwagę od samego początku koszty instalacji, później magazynowania sprzętu. Magazynujemy jeden rodzaj urządzeń, nie kilka gigowe, 10-gigowe. Później przy demontażach nie mamy problemu z magazynem, z odpadami, tak bym to określił. Tak, mówiąc o mnogości rozwiązań czy też implementacji, często poszukujemy nowego dostawcy sprzętu czy nowych urządzeń, gdzie elementem wdrożenia takich urządzeń do sieci operatora zawsze jest ta faza testów, o których chcieliśmy dzisiaj troszkę powiedzieć. Tutaj nie wiem, czy Państwo dobrze widzicie, bo ta czcionka taka nie jest najlepsza, ale zapytaliśmy internet, czyli chat GPT, który wszystko wie, jak dzisiaj internet definiuje testy, jaka jest definicja testów. Oczywiście nie będziemy tego czytać, bo wszyscy czujemy, to jest tak naprawdę zweryfikowanie, sprawdzenie czy rozwiązanie, które chcemy wykorzystać, które chcemy zaimplementować, spełnia nasze oczekiwania, jak też spełnia to, na co zostało zaprojektowane. Jeżeli chodzi o rynek, o telekomunikację, teleinformatykę, tutaj to wdrożenie i testy głównie sprowadzają się do weryfikacji funkcjonalności urządzeń, protokołów odpowiednich, kompatybilności z innymi urządzeniami. I właśnie my jako operator chcielibyśmy Państwa do tego zachęcić. Jesteśmy jakby żywotnie zainteresowani udziałem w tych testach, bo zawsze, kiedy Państwo potencjalnie testujecie nasze urządzenia, my zawsze jesteśmy stroną w tych testach, staramy się Państwu zawsze pomóc. Kilka słów za chwilę powiem o procedurze, którą przygotowaliśmy na tą, że tak powiem, okoliczność, żeby te testy zarówno po naszej stronie, jak i po Państwa stronie przebiegały gładko, może nieprzyjemnie, bo czasami są różne wyzwania, ale żeby one nie absorbowały zbyt dużo czasu, bo jak wiadomo, ten czas jest dla nas zawsze tym największym wyzwaniem, gdzie zawsze nam go brakuje, a takie wdrożenie najczęściej im bardziej skomplikowane, tym te testy są bardziej długotrwałe. Podzieliliśmy tutaj na takie trzy obszary, zapewne jest ich więcej, ale te trzy w naszej opinii były super istotne z punktu widzenia wdrażania urządzeń w takich obszarach, jak obszar, o którym mówimy, czyli technologie informatyczne, telekomunikacyjne. Jak widać, począwszy od architektury sieci, przez zarządzanie wdrożeniem, czyli project management, aż po ostatni etap, jeżeli chodzi o wdrożenie, czyli o etap utrzymania tych urządzeń już później na pracujących systemach. Tutaj oczywiście powody, wyzwania w każdym z tych obszarów mogą być troszeczkę inne. Oczywiście mają część wspólną czas, o którym powiedziałem, dlatego staramy się też Państwu pomóc w różny sposób, tak żeby te testy przebiegały w miarę bezproblemowo. Jeżeli chodzi o nasze zaangażowanie po stronie architekta sieci, staramy się wspierać go zarówno po stronie weryfikacji pewnych wymagań, jak też dostarczania kompletnej dokumentacji czy przykładowych konfiguracji. Wyzwania, które architekt najczęściej spotyka, wdrażając nowe rozwiązania, to tak jak powiedziałem, czas, kompatybilność z infrastrukturą, która już w danej sieci występuje, bo raczej bardzo rzadko spotykamy się z sytuacją, kiedy wdrażamy sieć od pierwszego przełącznika czy pierwszego routera i tutaj mając już pewne rozwiązania, najczęściej chcemy, żeby to nowe rozwiązanie było w jakiś sposób z nimi kompatybilne albo żeby dostosować w ten sposób, żebyśmy nie musieli wymieniać całej infrastruktury. Oczywiście kompletność rozwiązań i skalowalność. Najczęściej, znowuż, nie wdrażamy jednego urządzenia, tylko kilka. Jeżeli już zdecydujemy się na takie wdrożenie, to chcielibyśmy, żeby przynajmniej jakiś czas rozbudowa tej sieci była bezproblemowa. Głównymi powodami, dla którego architekt sieci otrzymuje zadanie wdrożenia czy wdrożenia nowych urządzeń, są to tak naprawdę wyzwalacze typu usługi. Jeżeli pojawiają się nowe usługi, najczęściej wiąże się to z tym, że
pojawia się też nowy sprzęt. Na pewno wszyscy pamiętamy usługę, która kiedyś wyglądała kompletnie inaczej, a nawet nie musimy jej pamiętać, bo jej ciągle używamy, czyli dostęp do internetu. Zapewne niektórzy z nas nie pamiętają, że kiedyś to właściwie musieliśmy gdzieś zadzwonić na jakiś dziwny numer i tym sposobem przez różne technologie ta usługa migrowała aż do dzisiaj, kiedy właściwie włączamy guzik, nawet nie zastanawiamy się, w jaki sposób łączymy się, ale tak naprawdę każdy z tych etapów wymagał innych urządzeń, a tym samym testowania i wdrażania tych urządzeń. Zmiany technologiczne. Dzisiaj urządzenia się miniaturyzują. Dzisiaj w jednej szafie mieścimy o wiele, wiele więcej urządzeń jak kiedyś. Urządzenia są bardziej energooszczędne i to też jest wyzwalacz do wymiany części infrastruktury, jeżeli zdecydujemy się na wdrożenie konkretnych rozwiązań, które dzisiaj pojawiają się na rynku. No i oczywiście naturalna rozbudowa sieci. Generalnie sieć ewoluuje cały czas, więc cały czas pojawiają się nowe urządzenia. Jak powiedziałem, dla architekta jest to wyzwanie takie, żeby te urządzenia były kompatybilne z infrastrukturą, którą już posiada, żeby pewne protokoły mogły ze sobą, że tak powiem, komunikować się, rozmawiać, żeby nie trzeba było wymieniać, że tak powiem, większej części infrastruktury. Z naszej strony jesteśmy w stanie, tak jak powiedziałem, dostarczyć zarówno dokumentacje techniczne, czy specyfikacje, czy też porównanie z innymi konkurencyjnymi rozwiązaniami, tak żebyście Państwo jak najmniej czasu poświęcali na znalezienie odpowiedniego rozwiązania, konkurencyjnego rozwiązania, posiadającego takie funkcjonalności, które Państwo planujecie do wdrożenia aktualnie. Zdarza się taka sytuacja, mamy takie przykłady w wielu testach z naszymi klientami, gdzie oprogramowanie naszych urządzeń jest skustomizowane pod konkretne potrzeby, ponieważ jak wiadomo, mnogość tych rozwiązań na rynku jest na tyle duża, że nie zawsze to są kopie tych urządzeń, tylko często producenci mają własne protokoły czy rozwiązania, które, żeby współpracowały z innymi wendorami, zdarza się, że one muszą być skustomizowane. My jesteśmy w stanie taki support Państwu oczywiście również zapewnić przez to, że zarówno my jako nasz dział techniczny z Państwa wspieramy w każdej potrzebie, aczkolwiek mamy również kontakt bezpośrednio z R&D, gdzie przygotowane na Państwa potrzeby rozwiązanie najpierw jest przez nas przetestowane, a następnie trafia do Państwa, również najczęściej do testu, do sprawdzenia. Jeszcze jedna istotna rzecz, przykładowe konfiguracje. Jak już wspomniałem, dokumentację techniczną myślę, że wszyscy dostarczają, no więc to może nie jest jakaś nowość. Natomiast my, mając testy z różnymi klientami, akurat tutaj mówimy o rynku operatorskim, często te rozwiązania powtarzają się. Mając dokumentację czy przykłady konfiguracji, jesteśmy w stanie z Państwem podzielić się tymi przykładami, tak żeby już niekoniecznie może wertować całą dokumentację, ale zaimplementować rozwiązanie, które przez nas już wcześniej, na przykład z innym operatorem, zostało przetestowane. Dopowiem jeszcze tylko do Grzegorza jedną kwestię. Tak jak wspominał, jesteśmy w stanie gdzieś tam w trakcie dewelopowania oprogramowania, w kontakcie z R&D, stworzyć jakąś funkcjonalność, którą dany operator potrzebuje. I to, co chciałbym tutaj podkreślić, to to, że taka funkcjonalność, jeśli zostanie przetestowana, ona jest do użytku dla każdego. Bo widzimy, że sieci mogą się różnić, ale funkcjonalności często się powtarzają, potrzeby danych operatorów. Dlatego jeśli coś wdrażamy do oprogramowania, w najnowszym firmware'ze wtedy każdy ma możliwość tego pobrania. Kolejną grupą osób, którą chcielibyśmy omówić, są administratorzy sieci. Jeśli ktoś by mnie zapytał, kim jest dla mnie administrator sieci, myślę, że bym powiedział pewnego rodzaju magik, złota rączka, osoba, która musi znać, musi potrafić skonfigurować urządzenia sieciowe, zaczynając od routerów, firewalli, switchy, Wi-Fi, wszystko. W różnych językach, w różnych jakby składniach, komend, systemy zarządzania. Dlatego myśląc pod kątem administratora sieci, kiedy on, czy jakby wdrażanie nowego sprzętu z jego perspektywy, są to jego jakby pomysły na udoskonalanie sieci, czy raczej zostaje to jakby z innych części organizacji do niego kierowane? Powiedzmy, do infrastruktury sieci został wdrożony nowy vendor. Jako administrator sieci musisz tutaj wziąć również pod uwagę to, jak konfigurować te urządzenia. Są nowe projekty, nietypowe projekty, również administrator musi przygotować się do zarządzania takimi urządzeniami. Dlatego powody, które wymieniliśmy tutaj na tym slajdzie, to jest, tak jak wspomniałem wcześniej, nowy vendor w infrastrukturze, nowe rozwiązania, nowe rozwiązania, mam na myśli bardziej produkty, które na przykład na istniejącym vendorze, na którym powiedzmy były budowane wszystkie inne usługi, produkty,
nie było możliwości wdrożenia takiego rozwiązania, dlatego jest konieczność wdrożenia innego producenta. Przy administratorach i wdrażaniu nowych usług, nowych produktów jakoś nierozłącznie mam takie połączenie, że wdrażanie usług nowych produktów u administratora równa się testy. No bo nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jak inaczej, jeśli nie przez testy, administrator miałby zintegrować ten system, to urządzenie ze swoimi systemami zarządzania, monitoringu, provisioningu, z wszystkim, na czym do tej pory pracował. Ile pożarów by powstało, jeśli zostałby zainstalowany przełącznik spółki bez wcześniejszego sprawdzenia, wysłany do klienta, powiedzmy, biznesowego. Jeśli chodzi o te wymagania oraz wyzwania, które były stawiane administratorom sieci, to jest coś, na co jesteśmy w stanie, tak jak wspomniałem wcześniej, pomóc testami. Nasze testy to wsparcie inżyniera, dedykowanego inżyniera, o czym później na pewno Grzegorz jeszcze wspomni. I to są testy, które z naszej perspektywy wiemy, że muszą długo trwać. Dlatego czas tych testów jest elastyczny i dostosowany do Państwa potrzeb. Kompletna dokumentacja, która jest dostępna dla Państwa w każdym momencie na naszej stronie internetowej. Certyfikowane szkolenia, o których również wspominał Grzegorz. Mówimy tutaj o szkoleniach, tak naprawdę ścieżce 5 szkoleń, która stopniowo przez podstawowe szkolenie zaawansowane do różnych modułów, również ISP, jest przystosowana i są to szkolenia zarówno dla osób, które mają doświadczenie w sieci, ale mogą być również wykorzystywane przez Państwa jako narzędzie onboardingowe, wdrażając nowych pracowników do działów sieciowych. Dla kogoś, kto może jest dopiero po szkole, może zmienia wewnątrz organizacji stanowisko z innego technicznego, ale nie miał powiązania z systemami sieciowymi, jest to ciekawa forma, właśnie tak jak wspomniałem, onboardingu, gdzie małymi krokami od podstawowych funkcji jak zarządzanie do bardziej zaawansowanych jak kwestie QNQ czy innych tunelowych protokołów można tam znaleźć na naszym szkoleniu. Ostatnią grupą tak naprawdę osób, którym się przyjrzeliśmy, są menadżerowie projektów. Tutaj myśląc menadżer projektu, tak na myśl od razu wiadomo, o co chodzi, tak? Jest to osoba, która zarządza jakimś projektem. Tylko wydaje nam się, że jest to zbyt ogólne stwierdzenie i tych projektów wewnątrz firm operatorskich jest znacznie więcej, ponieważ mogą to być projekty wewnętrzne, mogą to być projekty do klientów indywidualnych, do klientów biznesowych, może to są już projekty integratorskie. Widzimy, że operatorzy coraz częściej wchodzą na ten rynek integratorski, że stanowi to coraz częściej część biznesu w tej branży operatorskiej i tutaj również mamy jakieś potrzeby oraz wyzwania. Potrzebą, która przychodzi na myśl na samym początku, jest optymalizacja kosztów. Optymalizacja kosztów, którą można zrobić, no, można jakby skierować do wszystkich tak naprawdę wcześniej wymienionych projektów i jak można optymalizować te koszty, posiadając większe portfolio, szersze portfolio dostępnych wendorów w swojej jakby ofercie, czyli dopasowujemy do budżetu konkretne urządzenia z konkretnymi funkcjonalnościami. Jakie są kolejne potrzeby? No, chcemy zawsze być konkurencyjni na rynku. To jest jakby wiąże się automatycznie do tego wyzwania, czyli nadążanie nad trendami, jakie stawia rynek lub nasza konkurencja. No, myślę, że każdy się zgodzi, że najlepiej jest jakby prowadzić ten pociąg, żeby inni gonili, niż cały czas próbować gdzieś tam nadążać. No i wymagania rynkowe. To coraz częściej widzimy, że w różnych sektorach gospodarki cyfryzacja jest coraz bardziej powszechna. Nawet w naszych domach lodówka, pralka jest podłączana do Wi-Fi. W szpitalach co drugie urządzenie medyczne podłączane jest do sieci. Także cyfryzacja powoduje to, że z Państwa perspektywy jesteście w stanie budować coraz więcej usług. To jest tak, że dochodząc do klienta biznesowego usługą internetową, powiedzmy, dostępu do internetu, macie Państwo dobrą bazę do tego, aby stosować pewnego rodzaju upselling. I tym upsellingiem właśnie może być manage Wi-Fi czy innego rodzaju usługi, które na pewno muszą być wcześniej przetestowane. Jeśli chodzi o wyzwania również, tak jak wspomniałem wcześniej, dostosowanie się do budżetu,
oraz satysfakcji klienta. Tutaj chyba nie trzeba mówić. No, kwestia poleceń, jeśli damy ciała w jakiejś realizacji, no to wtedy może się to za nami ciągnąć przy kolejnych realizacjach. To, co my jesteśmy w stanie zaoferować w tej części, czyli przy temacie menadżerów projektów, jest to redukcja kosztów, między innymi w formie wypożyczeń. Nie mówimy tutaj o wypożyczeniach, powiedzmy, takich, jakich mielibyśmy na myśli pod kątem administratorów sieci, że trzeba to zintegrować z jakimś systemem zarządzania, ale powiedzmy wypożyczenia, gdzie klient, wdrażamy nową usługę do klienta, potrzebujemy po prostu sprawdzić daną funkcjonalność na danej serii urządzeń. Nie macie tych urządzeń u siebie w sieci, nie ma konieczności ich zakupu, po prostu bierzecie i sprawdzacie to poprzez wypożyczenie. Kwestia wypożyczenia może być również w formie try and buy lub proof of concept dla bardziej niezdecydowanych klientów, którzy dopóki nie zobaczą, że działa u mnie, nie u was w laboratorium, muszę to sprawdzić, taka opcja jak najbardziej istnieje. Polepszenie TCO poprzez, tak jak wspominałem wcześniej, zwiększenie portfolio dostępnych producentów w swojej sieci i tak naprawdę w kwestii project managerów to będzie na tyle. Grzegorz już wspomniał o osobie dedykowanej do współpracy z państwem, jeżeli takie testy naszych urządzeń się odbywają. No i właśnie to jest ta dobra wiadomość, jeżeli państwo zdecydujecie się na testy naszych urządzeń, dla nas to oznacza mniej więcej tyle, co powołanie takiego naszego wewnętrznego mini projektu. I ten mini projekt to jest tak naprawdę dedykowany inżynier z pewnymi regułami współpracy też z państwem, po to, żeby państwa jak najbardziej w tych testach wesprzeć. To wsparcie to jest tak naprawdę pomoc w konfiguracji, czy gładkie przejście przez dokumentację, czy przez command line w tych urządzeń, tak żeby administrator jak najmniej czasu spędzał na części związane z poznawaniem tego nowego urządzenia. Już też wspominałem, jeżeli takie testy odbywają się w celu czy to budowy pewnego segmentu sieci, który będzie współpracował z innymi urządzeniami, możemy dla państwa porównać pewne parametry, czy to protokołów, czy to urządzeń, po to, żeby już na wstępie mieć pewność, że urządzenie, które dobieramy do tych testów, z założenia przynajmniej powinno spełniać pewne reguły kompatybilności. Posiadamy też własne laboratorium. Dzięki temu, jeżeli my od państwa wiemy, w jakiej architekturze te urządzenia będą wdrażane, my jesteśmy w stanie, oczywiście nie odtworzymy całej sieci, bo to jest niemożliwe, ale pewną architekturę jesteśmy w stanie u siebie najpierw odtworzyć w celu sprawdzenia, na ile urządzenia, które państwu oferujemy, zapewniają funkcjonalności, które państwo oczekujecie. Oczywiście ten cały projekt posiada pewne kamienie milowe. Dzięki temu państwo możecie się kontaktować z naszym inżynierem. Możecie państwo zadawać pytania na bieżąco. Z takiego testu zwykle my sporządzamy raport. Ten raport zawiera zarówno opis, jak i też rekomendacje rozwiązania, którego państwo od nas oczekujecie. Oczywiście ten inżynier jest do państwa dostępny w każdym właściwie chwili tych testów, można się z nim kontaktować. To jest o tyle wygodne, że nie trzeba pisać na ogólną, dostępną skrzynkę supportową, tylko wiadomo, to jest osoba, która na pierwszym spotkaniu, tak to założyliśmy. Państwo przedstawiacie pewne założenia architektury i to jest osoba, która poznając te założenia, proponuje państwu rozwiązania. Zawsze państwo kontaktuje się z tą osobą. Jesteście pewni, że to jest osoba, która jest dedykowana dla państwa, znająca państwa wymagania i zawsze postara się znaleźć rozwiązanie, które dany problem rozwiąże. Jeżeli nie, to znowuż wracając do tego, co już wcześniej powiedziałem, mieliśmy takie projekty, gdzie wymagana była pewna interwencja R&D, przygotowanie pewnych zmian w oprogramowaniu, jak już Grzegorz wspomniał. Takie zmiany, jeżeli zostały wdrożone u jednego, tego czy innego operatora, najczęściej po etapie testów u nas trafiają do ogólnodostępnego oprogramowania, które w każdej chwili można pobrać z naszej strony. Mamy też bazę wiedzy, ponieważ do nas spływają różne zapytania z rynku, tak z polskiego, jak też z zagranicy, więc staramy się te ciekawe przypadki, które naszym zdaniem mogą być również wykorzystywane przez innych, zachować w bazie wiedzy, no więc jesteśmy państwu w stanie dostarczyć różne podpowiedzi, tipy, żeby w jakiś sposób też przyspieszyć ten proces testowania, który, jak już mówiliśmy o tym czasie, ten czas zawsze go nam brakuje. Tutaj taki przykład, nie wiem, czy on jest dobrze widoczny, ale bardziej chodzi o samą ideę. Przykład testów, który razem z operatorem akurat z zagranicy realizowaliśmy. Tam dokładnie była taka sytuacja, którą już wielokrotnie powtarzałem. Była sieć istniejąca operatora i padła decyzja o wdrożeniu urządzeń DCN
w celu zapewnienia kompatybilności, ponieważ tam sieć szkieletowa była, już była zastana, sieć dostępowa była budowana właśnie na urządzeniach DCN-a. Pewien ruch musiał być tunelowany do klientów i operator zwrócił się do nas z prośbą o pomoc w konfiguracji nie tylko urządzeń DCN, jak również urządzeń, które on posiadał w swojej sieci. Dla nas to też było wyzwanie, bo akurat nie mieliśmy tych urządzeń u siebie w laboratorium, więc najpierw my musieliśmy się zaopatrzyć, nauczyć i przygotować zarówno całą konfigurację protokołów, jak też odpowiednich parametrów po stronie nie tylko DCN-a, jak również tego wendora, który był u tego operatora w sieci core'owej. Podobnie z softem, to już wspomniałem, akurat z polskiego rynku mieliśmy też taką sytuację, kiedy były oczekiwania wdrożonej pewnej funkcjonalności, która akurat w DCN troszeczkę inaczej działa jak u jednego z dużych dostawców. I też taka operacja się udała dzięki temu, że wspólnie z zainteresowanym operatorem najpierw doprowadziliśmy do tego, że mieliśmy materiał dla R&D, które tak naprawdę mając od nas właściwie cały materiał, w bardzo krótkim czasie, trwało to zaledwie 2 tygodnie, przygotowało odpowiednią poprawkę, właśnie no nie poprawkę, dodatek do oprogramowania, który dzisiaj już jest dostępny w każdym softie przełączników DCN. Tutaj pozwoliliśmy sobie napisać taką sentencję, to już dzisiaj też tutaj wybrzmiało na początku naszej prezentacji. Rozwój i testowanie są właściwie od siebie całkowicie zależne. To oznacza mniej więcej tyle, że żeby coś wdrożyć, to nie tylko w technologii takiej, o której my tutaj mówimy, ale właściwie w każdej dziedzinie, to najpierw trzeba to sprawdzić. Nawet jeżeli kupujemy do domu pewne produkty AGD czy cokolwiek innego, tak, zastanawiamy się. Może nie myślimy wtedy w kategorii testów, ale jednak jest to jakieś sprawdzenie, na które trzeba poświęcić czasem mniej, czasem więcej czasu. Mówiąc o czasie i testach, mam dla Państwa taką zagadkę. To jeszcze nie jest Kahoot, ale chcieliśmy tak troszeczkę nawiązać do naszej tutaj tego przewodniego grafik przewodnik odnośnie kosmosu. Ale też jest to związane z testami czasem. Czy Państwo wiecie, jak nazywał się pierwszy wahadłowiec, który wyniósł tam kosmonautów? Dla ułatwienia powiem, że był amerykański, wyniósł kosmonautów na orbitę. Wiem, że na pewno jest 2 osoby, które wiedzą. Columbia, właśnie, czyli było więcej osób. Wahadłowiec nazywał się Columbia. A czy Państwo wiecie, jak długo trwała budowa takiego wahadłowca? No to jest może trudniejsze pytanie, bo to czasami trudno sobie wyobrazić. No generalnie od momentu, kiedy te komponenty były już w miarę znane, kiedy już podpisany został kontrakt, wahadłowiec budowano 10 lat. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że w te 10 lat dużą część czasu zajęły testy. Testy, testy, jeszcze raz testy. Jak już wcześniej powiedziałem, im bardziej skomplikowane urządzenia, rozwiązania, te testy zajmują zwykle coraz więcej czasu. Kiedy wahadłowiec już stał na tej platformie, gotowy do startu, to proszę sobie wyobrazić, że testy systemów w tym wahadłowcu zajęły kolejny miesiąc. Czyli tak naprawdę kilkanaście miesięcy zajęły same testy. My, zapraszając Państwa do testowania naszych urządzeń, chcielibyśmy, żeby to trochę krócej trwało niż 10 lat. I dlatego właśnie to, co powiedzieliśmy tutaj dzisiaj, nasze wsparcie jest dla Państwa właściwie na każdym kroku, jeżeli Państwo zdecydujecie się na testowanie tych urządzeń. Stąd właśnie został powołany projekt i osoba, która, że tak powiem, będzie Państwa wiodła przez te testy. Właściwie to już prawie wszystko. Tych dżentelmenów zapraszających do darmowych testów i nieograniczonych czasowo Państwo na pewno poznajecie. My ze swojej strony zapraszamy Państwa do naszego stoiska. Można naszych urządzeń dotknąć, zobaczyć, zapytać. Jeżeli będą jakieś pytania łatwe, odpowiemy dzisiaj. Na takie niemożliwe, może jutro. Na pewno nie od razu. I cóż, dziękuję bardzo. Zapraszamy do nas do pokoju obok zobaczyć urządzenia DCN. Może już dzisiaj ktoś zdecyduje się na testy. Także to są prawdziwe urządzenia, a nie wydmuszki, więc można je na dzisiaj wypożyczyć. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.